fabryczka, powiedzmy. Stacja Pixi używana od kilkunastu lat. Osadnik wtórny, pogięte zgarniacze. No, trzeba nad tym popracować, że tak powiem. Rozwiązania, pomp nietypowe, pompy jakieś nietypowe. W tej chwili już są na terenie oczyszczalni oryginalne pompy, tak jak powinny być. Zestaw pompy rezerwowej nie ma, zdemontowany, nie ma. Później pokażę, gdzie te pompy tam sobie leżały. No, wyeksploatowane. Silniki też dwa do dmucha są tutaj zamówione przez wójta, także już są. Dmuchawa powietrza, tak krótko mówiąc, no tak nie może być inaczej. Takie, no nie może tak być. No to jest samo nie, dla obsługi to jest niebezpieczeństwo utraty zdrowia, ale i życia. W organizacji osadu nie eksploatowano od kilkunastu lat. Urządzenia skamieniały, wapno wewnątrz, też będziemy musieli oczyszczać. Prasa osadów, te osady wychwycone ze ścieku, że tak powiem, są prasowane na takiej prasie. Prasa przez 13 lat nie miała przeglądu żadnego ani remontu. W tej chwili jest prasa po przeglądzie, jest zrobiony kosztorys i zakres tego przeglądu na noc. Nie ma się co dziwić, że po 13 latach ona jest w znacznym stopniu eksploatowana. Ta taśma tutaj do odwadniania osadu od tego miejsca do tego miejsca w tej chwili jest, natomiast ona powinna być stąd dotąd, tak? Połowę taśmy zostało w ciągu lat obcinane, bo te drzewi się strzępiły, więc było wycinane i w tej chwili w ogóle wydajność tej prasy to stanowi niecałe 50% tego, jaka powinna być wydajność. Stacja dozowania flokulantu do tej prasy też wykompletowane, te urządzenia. Mówię, bez wszystkie krańcówki, wszystkie urządzenia takie zabezpieczające, wszystkie jest powyłączane, poominięte, żeby to urządzenie tylko działało. Czyli było podgłośniane radio po prostu. No, cały czas, prawda? Jest ładowane na ten. Też pracujemy nad rozwiązaniem, żeby tu ciągnik i te przyczepy nie musiały do tego osadu stać. Pracujemy i zaproponujemy rozwiązanie taśmociągiem, wysypywanie na to poletko tych osadów ściekowych. To są nagromadzone pompy i mieszadła z oczyszczalni ścieków, które wyeksploatowały się w ciągu 13 lat eksploatacji. Znaczy część z nich, bo powinno być dużo więcej. No, w każdym razie są i ta podobna ilość tych, których starych urządzeń niesprawnych tu leży, rozkompletowanych, rozebranych, już są na oczyszczalni. Kilkanaście urządzeń nowych jest w to miejsce zakupionych. Jest w tej chwili robiony przegląd i modernizacja układu pomiarowego trafostacji, bo też w momencie, kiedy przepisaliśmy licznik energii na nas, to nagle zakład energetyczny wysłał nakaz, formę nakazu, że trzeba układ pomiarowy przerobić, wymienić to wszystko tutaj. Dzięki współpracy z wójtem jest to zlecone i będziemy robić, bo też kilkanaście lat transformator przeglądu żadnego nie miał, niczego. Także przy okazji kompleksowo będzie ten temat załatwiony. No, ta szafka, nie wiem, czy zostanie to projektanta, zależy, czy ona zostanie, czy będzie wymieniona. No, liczniki starego typu już są w tej chwili elektroniczne, założone liczniki. W momencie podpisania umowy już energetyka założyła liczniki elektroniczne. Budynek jest w stanie niezły techniczny, powiem, no tam zacieki są, miejsca po zaciekach, ale to nie są trwałe takie, powiedzmy, jakieś, że stale zacieka. Rozwiązano problem, natomiast no, zapomniano to odmalować, podmalować, żeby to było. To jest licznik, miernik ścieków, ilości ścieków oczyszczonych, który mierzy i potem do sprawozdań trzeba to podawać, ile ścieków opuszcza oczyszczalnie. Powinien mierzyć. Bez 13 lat, bez przeglądu, bez kalibracji, bez niczego. W sumie to nikt nie wie tak naprawdę, no, co pokazuje. No coś pokazuje, ale czy to jest wiarygodne, to ja bym w to wątpił bardzo. I trzeba się tym zająć. Także tak pokrótce wyglądała oczyszczalnia ścieków. I tak szybciutko, żeby Państwa już nie nudzić, was zdaje sprawę, że przejechaliśmy wszystkie przepompownie ścieków z przedstawicielem gminy, obejrzeliśmy wszystkie przepompownie ścieków. Są były, że tak powiem, od wielu lat nieczyszczone w ogóle. Jeszcze to jest jeszcze. No to jest jedna z nowszych pompowni. Jeszcze tak? Nowszych przepompowni ścieków, ale zaraz. To jest Czarnocin naprzeciwko Frajdy. Tam zbiera tylko kilka budynków, to są pompowni, ale szafki są częściowo też zdekompletowane, jak coś wysiadało, bo przepompowni w ogóle powinny być dwie pompy zamontowane.
i one pracują sobie na zmianę. Jak jedna, no w cudzysłowie, wysiądzie, druga automat załącza i druga pracuje. I to tak powinno wyglądać, a sygnał awarii idzie do systemu monitoringu i wtedy wiadomo, co się tam dzieje. No, praktycznie na żadnej przepompowni nie było dwóch pomp zainstalowanych. Były po jednej pompie tylko, a ta druga pompa to powiedzmy tak, na tej, być może była na tej kupce tam z tyłu za tą oczyszczalnią ścieków. No, też się nie ma co zrobić, 13 lat eksploatacji i no, spowodowało eksploatowanie. No, instalacje elektryczne częściowo do wymiany na tych starszych przepompowniach ścieków. Staram się, ktoś zna to tego, to no, tak nie będę się roztegał, ale przewody elektryczne no, już są w tej chwili poprawione, natomiast no, tak, aby działało, to wszystko było robione. Na sznurkach podwieszone przewody elektryczne. Do obrzędzenia. Do obrzędzenia, tak, żeby tam właśnie wpadły. To właśnie to jest całą pracą pomp. No, tego instalacja elektryczna podwieszona. Dostaliśmy się wszędzie. O, proszę. I tak większy powodnie wyglądała, tak? I teraz tak, proszę Państwa, żeby Pan zrozumiał, jeżeli się przepompownie nie czyści taki czas, to pompy, pompując to, ten osad, czy to trudno nazwać, co to w ogóle jest, one się niszczą, te pompy. Bo ona pracuje na zwykłych czynnikach, to ona 10 lat powinna przepracować i jej się tam nic wielkiego nie powinno stać. To tak, jakbyśmy oleju w samochodzie nie zmieniali przez 10 lat i się potem zdziwili, że się silnik zapadł na przykład, nie? W tej chwili jest to wszystko poczyszczone, wyczyszczone i te pompy i zmniejszyła się tutaj z kierownikiem. Często pytam się, jak tam z awaryjnością. No, jakąś tam awarię od czasu do czasu mają. Proszę zobaczyć. A tutaj jest ponad połowę stanu jest w ogóle szlamu, błota, pomp w ogóle nie widać i ta pompa gdzieś tam pod spodem, pod tym błotem właśnie próbowała to wyciągnąć i przesłać dalej, ale co ona mogła zrobić? No, w razie awarii trzeba do tej pompy dojść, ale teraz problem jak? To wszystko jest zalane w kopicach, też no, instalacje elektryczne. Teraz też już poprawiamy. Połomijane, jakieś takie dziwne przewody gdzieś tam lecą sobie. Znaczy, jeszcze, no tutaj to samo, tak? To jest szlam, szlam, szlam. Jesteśmy w trakcie. Pompowie są wyczyszczone wszystkie. Większość sieci kanalizacyjnych jest przepłukana raz. Przymierzamy się do następnego kursu, żeby to już zrobić tak docelowo. Instalacje elektryczne systematycznie, mówię, po obiekcie doprowadzamy do porządku. Tak? Przepompownia ścieków pracuje na poziomach, nazwijmy to tak mówiąc kolokwialnie, głębokich. Tutaj nigdy do tych zaworów nie powinien poziom ścieków dojść, bo pracuje co tam pół metra, jak się ścieki podniosą o pół metra, włączają się pompy, przepompowują. Natomiast jeżeli tak wygląda, to znaczy, że... Ścieki się wylewały górą, tak? No tutaj nawet to, druga pompa zdemontowana, ale prowadzące drugi pompy zostały zdemontowane, bo też gdzieś były bardziej potrzebne, nie? No ja nie dziwię się, że te pompy po prostu wysiadały, że połowę czasu pracy to pracownik poświęca na to, żeby jeździć i te pompy wyjmować, czyścić i wykładać z powrotem. Tłuszcz, który też trzeba od czasu do czasu usuwać. No szafki elektryczne. No przewody starczą, tak jak widać, tak? Bo się żyło. Szybciej przylecę na instalacje elektryczne. No, byleby tylko działało. Jak była awaria, to robił eksploatator coś, byleby tylko działało. Natomiast co? To już usuwał skutek, a nie przyczynę. To już tego, to już co innego. No. Ja mam pytanie takie. Proszę. Zdjęcie wody żarnówku nie jest pokazywane. To nie ma. Żarnówko, zaraz, to idziemy do porządku za... Nie mamy chyba. Nie ma teraz zdjęcia, ale takie zdjęcia, bo to tylko kilka zdjęć oddanych. Możemy dosłać dla Państwa, jeśli byście chcieli sobie obejrzeć wszystkie te zdjęcia, Żarnówka kombinek jest w najlepszym stanie. Bo to jest w najlepszym stanie, budynek jest w najlepszym stanie, tak? Natomiast tam nie ma technologii pozdrowienia wody. Nie ma, ale jest najlepsza. No tutaj w Izraelu śliwy i pożarze, podobno jakiś pożar wewnętrzny, coś tam, instalacja leśniczna jest, że tak powiem. No tak generalnie przy pompowni ścieków wyglądały. No proszę zobaczyć, no, to jest wszystko otwarciu do... No to już może się to Państwa też nudne wydaje, bo wyciągnę po podobne obrazki, no, ale mówię, dla nas fachowców jest to, no nie tak nie powinno wyjść, tak delikatnie to. Ten przyjemny zapach to właśnie z tych studzianych jest. Powiem Pani tak, że smród
ze studzienek i ze ścieków wydobywa się wtedy, kiedy ścieki zagniewają. Ścieki, jeżeli one płyną świeże i przepłyną sobie kanalizację na oczyszczalnię, to one nie, inaczej, nie śmierdzą w taki z takim znaczną intensywnie, ale po prostu no, tam jak ścieki surowe. No. Natomiast one zaczynają śmierdzić, gdzie zachodzi fermentacja bezlodowa. Albo są zastoiny, tak jak na przykład w tych przepompowniach robi się kożuch i ten kożuch zagniwa. Pod spodem te ścieki tam se pompa pompuje, a ten kożuch gnije. W wyniku fermentacji bezlodowej wydziela się metan, siarkowodór i inne różne dziwne związki chemiczne, te odory tak zwane, i to śmierdzi. Natomiast jeżeli wszystko płynie w miarę szybko, to to nie powinno występować. To jak gdzieś są jakieś studnie, zagłębienia i te ścieki gdzieś tam są przetrzymywane jakiś czas, no to wtedy na pewno będą śmierdzieć. Generalnie dąży się do tego, żeby ściek przebywał w kanalizacji nie dłużej niż 24 godziny, tak? Jeśli ten ściek w ciągu 24 godzin przepłynie z ostatniej pompowni do oczyszczalni, on nie ma prawa zagnieć. Ale każda godzina ponad to powoduje zagniewanie ścieku. Mówię, wszędzie jest jedna pompa, w każdej przepompowni, druga elementy. Znaczy tu akurat są zdemontowane wręcz prowadnice i rurociągi tłoczne nawet, tak? Bo w innych pompowniach są te prowadnice i rurociągi, ale pomp nie ma, tak? No i tutaj wygląda. A to chyba akurat w żarnówku pompownia. W takich warunkach żadna pompa nie wytrzyma dłuższej pracy, powiedzmy, że tak nie powinno być. Też przewodnik w Błogosławie, no jest to. No, to porozbijane, czy tam nie wiem, czy rozkradzione jakieś elementy takie. Znaczy te pompownie już tak nie wyglądają, tak? Bo każda z nich już była raz czyszczona i teraz od przyszłego tygodnia robimy drugą turę, czyli całą kanalizację, która doprowadza ścieki do konkretnej pompowni. Najpierw tłukamy do pompowni, a później z pompowni wszystko wybieramy i wywozimy, tak? Na oczyszczanie po to, żeby to wyczyścić, te złogi właśnie, te zastoiny, te zagniłe elementy. Ale to tak jak mówię, WUKO wyczyści, przepompownie, wyciągnie to wszystko. A to zobaczmy coś wewnątrz. Tutaj tak jak widać w żarnówku, często się zdarzała taka sytuacja, że pompy sterowniki pomp nie działały i te ścieki zwiększały się aż do samej pokrywy pompowej. Tak, widać te zabory, aż do samej pokrywy są ścieki. Jeżeli to przetrzymanie ścieków w takim przepompowni na przykład trwa 3 doby, to już może pojemność przepompowni jest na tyle duża, że te ścieki sobie przez 3 doby tam się gromadzą. Jeszcze się mieszkają, jak to się mówi, nie wyleją, to one w tym czasie zagniją i w tym czasie będą śmierdzić. Bo one gniją wtedy, kiedy są tak zaprzetrzymywane za długo. No a tu widać, że były, no bo tu nawet już zaworów nie widać. No, widać, zobaczcie Państwo, że wierzchem się wylewało. Się wylewało. No, u nas też się wylewało. Znaczy na dzień dzisiejszy to już nie jest normalne. A powinno, powiedzmy, przepompownia z grubsza powinna tak wyglądać, czyli gdzieś tam na dole te ścieki w miarę świeże być, że to zawory powinny być widoczne, pomalowane. No to od czasu do czasu były zalewane, ale w jakiś nie sposób taki tragiczny. O, w Miłowie akurat byliśmy, pompownia była wypełniona do poczubek, tak? I teraz tak, jedna pompa jest tylko zamontowana, drugiej nie ma, bo nie ma prowadnicy od drugiej pompy, bo to tą pompę się spuszcza po tych dwóch rurach, taka prowadnica. No dalej jest gniazdo, które prowadnica powoduje, że ta pompa wskakuje w swoje miejsce. Zdemontowana, tak? czyli na pewno drugiej nie ma, bo nie byłoby jakąś pompę. Oprócz dwóch pompowni, jednej na oczyszczalni, jednej na osiedlu, to wszystkie pompownie mają tylko po jednej pompie, tak? Jeszcze proszę zobaczyć, też na sznurku podwieszona automatyka pracy przepompowni. A to wisiały te przewody elektryczne i te wpływakowe wyłączniki do tego, wszystkiego. Już nie będę komentował. Ale my tutaj jesteśmy po to, żebyście mieli cacuszkę. I obiecujemy, że tak będzie. Potrzebujemy na to trochę czasu, bo w ciągu tygodnia czy miesiąca tego się nie zrobi. Ale mamy zespół fachowców, mamy potencjał do tego, żeby to wszystko doprowadzić do porządku i tak zrobimy. No
jest potrzebne mnóstwo pracy. I to pracy wspólnej, to znaczy eksploatatora i gminy. Tak, mam nadzieję, dobra, że automatyka pompowni, że gmina pomoże. Instalacja elektryczna. A to jest akurat ulica Rybacka. To było ostatnie zdjęcie do Rybacka. Także, no, jeżeli chodzi, żeby Państwu dać tylko obraz i tak podsumując krótko, to proszę Państwa, no myślę, że część z Państwa zdaje sobie sprawę. To są ujęcie wody czy oczyszczalnia, to są takie jakby małe fabryczki. To są mnóstwo silników, urządzeń, tego wszystkiego. I żeby tutaj dać Państwu też pewien obraz, to nie ma naszym zdaniem sensu remontować starych urządzeń, które mają po 30 lat i je wyremontujemy, być może one jeszcze 3-5 lat utrzymają, być może. Ale jeżeli już mamy, że tak powiem, robić remont, no to róbmy takie urządzenia, że przez 10 lat następnych nie będziemy się martwić, a te urządzenia są mniej energochłonne, są nowocześniejsze, są sprawniejsze, mniej awaryjne. Także tak pokrótce, że tak powiem, żeby do zrozumienia, że idźmy w tą nowoczesność, tak jak te zestawy hydroforowe, gdzieś w tych kluczowych, ja wiem, że to nie od razu, nie wszędzie, ale w takich kluczowych obiektach jak Miłowo, jak Łąka, Żarnowo, tam, że tak powiem, należy się, żeby to montować i z tego korzystać przez postępowanie. Ja chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie urządzenia, które są w ziemi albo zalewane ściekami, nigdy nie poprawiają swojej jakości z czasem, tylko degradują się. I tutaj też do czegoś takiego doszło, bo eksploatacja była dosyć długotrwała i no nie było jakichś tam nakładów w to, aby tą infrastrukturę utrzymać we właściwym stanie technicznym. No i po prostu teraz przyszedł czas na to, żeby to doprowadzić do porządku. Dziękujemy za omówienie i przedstawienie Państwu informacji. Jesteśmy przerażeni. Czy mamy pytania do Pana? Ale byśmy nie chcieli przerażać, naprawdę. I jeżeli taki skutek odniosła ta prezentacja, to chciałbym od razu sprostować. To nie tak, nie tak. Jest rzeczywiście, są pewne zaniedbania, są pewne... myślę, że te zaniedbania to jest kwestia rodzaju eksploatacji prowadzonej przez poprzedniego eksploatatora albo poprzednich eksploatatorów. To nie leży w naszym standardzie. My byśmy to robili inaczej i będziemy robili inaczej. Ale to nie chodziło o to, żeby Państwa przerazić, tylko właśnie, żeby uświadomić Państwa, że to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, jako metaforę, że to jest takie podgłaśnianie radia, żeby nie słychać było, że kogo słucha. No i gdyby te informacje spływały do gminy, gdyby rada gminy, gdyby wójt wiedział o tym, że tak jest, pewnie już dawno byście reagowali. Ale ponieważ tych informacji nie było, nawet nie było jak reagować, bo nie było wiadomo, że trzeba jakieś działania w tym kierunku podjąć. No ale no teraz akurat my, jako nowy eksploatator, chcieliśmy Wam przedstawić, jak to wygląda. I zrobimy wszystko, żeby to było tak, jak wszystkie Wasze inwestycje, czyli Staciuszka. Chcę podjąć współpracę, żeby to zmienić, tak? Ja chciałam spytać tylko, proszę Państwa, czy tak rzeczywiście oczyszczalnia mogła funkcjonować bez dozoru technicznego? Nie, przepraszam. Nie, to nie chodzi. To nie był temat oczyszczalni, tylko to był temat ujęcia wody. Ja nie powiedziałem, że ona nie pracowała. Dozór techniczny na przykład daje pozwolenie na 5 lat. Książkę dozoru i po 5 latach przyjeżdża na kontrolę, sprawdza. I także urządzenia były dozorowane. Były dozorowane, tylko pytanie, czy jak przyjedzie tam za rok, kiedy są... Znaczy, my w tej chwili mieliśmy obowiązek zgłosić te wszystkie urządzenia do przepisania i albo w przyszłym tygodniu, albo na początku czerwca dozór się u nas zapowiedział, czyli tak po prostu do końca czerwca wszystkie obiekty inspektor z dozoru przejedzie. Większość tych obiektów i tak na koniec roku 2013 już by miała, kończył się ten czas zezwolenia na użytkowanie. Także ten dozór, jeśli by zostało stare, to też by przyjechał, tak? No to nie wiem dlaczego, czy te urządzenia nie były dlatego remontowane, że jeszcze był czas, czy dlatego, że już może być potrzebny. Natomiast no,
Ale tak będziemy mieli niedługo odpowiedź, czy mogą zobaczyć te urządzenia, mogą pozostać, czyli jeśli dozorze dopuści do ruchu, to my je po prostu wyremontujemy, tak? Zostaną wyczyszczone, wymalowane, to co trzeba wymienione. Oczywiście nie będzie to wszystkie w jeden dzień, tylko systematycznie zaczniemy od najgorszych, żeby nam się w międzyczasie nie rozsypały. Tak? Dziękuję. Ja powiem tak, no ja wcale nie jestem zdziwiony tym obrazem, który tutaj panowie zaprezentowali, ponieważ byłem poprzednim eksploatatorem w permanentnym sporze i oceniałem jego pracę jak najgorzej. Zresztą narażałem się na różnego rodzaju tam szykany nawet ze strony poprzedniego eksploatatora i myślę, że tutaj nie ma co specjalnie deliberować i byłby tutaj ten głos, który panowie tutaj powiedzieli, że nie ma co starych łatać spodni, tylko jeżeli już nie garnitur, to jakieś mocne dżinsy trzeba kupić i trzeba się usiąść i jak, to ten ruch jakby jest po stronie panów, żeby przygotować te najpilniejsze sprawy i póki jeszcze mamy jakieś pieniądze, mam nadzieję, że jeszcze mamy, trzeba intensywnie przystąpić do prac. No. Bo to, że my tutaj nie otruliśmy się, ja zażartowałem sobie, że tam talibowie mogli przyjechać i też tam sypać, byśmy mieli całą gminę, zakażoną czymś. To jest po prostu no skandal. To jak najszybciej trzeba działać, żeby to naprawić, bo to jest woda i ścieki, ale jesteśmy gminą turystyczną i te odory, które są dramatyczne. No, a już, bo to już mówiliśmy przed jeszcze sesją z panami, i nie może tak być, że zapraszam gości, siadamy w salonie i siedzimy w szambie. No, to jest, kiedy wentylacja jest poprawnie zrobiona, kiedy są nowe domy, ludzie budują nowe domy już zgodnie ze sztuką i tam wszystkie te wentylacje potrzebne są, jeżeli mówimy o prawie budowlanym, a u tych ludzi też śmierdzi w mieszkaniach. No, to po prostu się nie da żyć. To trzeba jak najszybciej to trzeba zmienić. Na pewno tak i tu zgadzam się całkowicie, zwłaszcza, że gmina jest gminą turystyczną w dużej mierze. I no, trzeba tutaj jasno sobie zdać sprawę z tego, że oczyszczone ścieki, odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Golinica, która bezpośrednio wpada do zalewu i to wpływa na stan sanitarny waszych plaż. A drogę pieniądze to wody. Proszę Państwa, zaproszenie Państwa tutaj do urzędu, które było jakby celowe, to było zaproszenie przeze mnie uzgodnione z Panią Przewodniczącą Rady i z Radnymi, żeby pokazać ten obraz, który dzisiaj jest. On nie jest, tak zresztą tu Pan Dyrektor mówił, to nie jest obraz, który spowoduje, że jutro nam się to wszystko kończy. Natomiast jest to obraz, który wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na Radzie i mówiliśmy o tym, że no nie inwestuje. Nie inwestuje poprzedni eksploatator, ale również i gmina nie inwestowała bezpośrednio w wodociągi, czy kanalizację, czy oczyszczalnię ścieków, czy przepompownię. Ponieważ firma WPU no nie zwracała się z takimi jakby prośbami tutaj do wójta gminy, do rady gminy, że trzeba coś wymienić, bo jeżeli coś pracuje, urządzenie 43 lata, to rzeczą jest normalną, że to urządzenie kiedyś się kończy. My mamy, proszę Państwa, wyjście takie. My możemy oczekiwać od wodociągów, że wodociągi zrobią to własny koszt, ale wtedy wiadomo, że to odbije się na taryfie. Czyli odbije się, krótko mówiąc, na kieszeni naszych mieszkańców, czego ja osobiście bym nie chciał. I myślę, że Państwo radni również. W związku z tym wodociągi dzierżawią mienie gminy w postaci tej całej infrastruktury i za tą dzierżawę no, płacą jakieś tam nieduże, ale płacą pieniądze. Więc jest jeszcze problem następny, że jeżeli wodociągi dzisiaj, mówię tak wodociągi zachodniopomorskie oczywiście, dzisiaj zakupią, zamontują nowe urządzenia, to będą właścicielem tych urządzeń. Natomiast my musimy wiedzieć o tym, że za 3 lata, już praktycznie niepełne 3 lata, umowa z wodociągami się kończy, bo przetarg był na 3 lata. Więc co później? Przez wodociągi nie ma takiej gwarancji,
że następny przetarg, czy może jakaś inna forma zapewni wodociągom dalszą pracę na tych urządzeniach, więc wodociągi będą oczekiwały, żeby albo zabiorą te urządzenia, albo po prostu będą oczekiwały, że gmina za te urządzenia zapłaciła. Więc ja uważam, że póki co jeszcze nas na to stać, aby ja mam od wodociągów wykazy jakby niezbędnych zakupów, niezbędnych remontów, żebyśmy oczywiście po przedłożeniu Rady Gminy, abyśmy podjęli uchwałę, znaczy nie uchwałę, tylko decyzję, bo to, że no, wykonujemy, tak zresztą jak pan radny Łaliński powiedział, że wykonujemy to za własne pieniądze, przekazujemy w drodze umów, aneksów do umowy dzierżawy wodociągów na czas eksploatacji. I taka jest moja propozycja. Natomiast, proszę Państwa, to nie jest tak, bo też może ktoś zrozumieć i tak odebrać, prawda, że, no, że to, że śmierdzi, to ja wiem, bo u mnie w domu też śmierdzi i moja żona praktycznie jest bardzo uczulona na... No niestety, ja nie potrafię sobie z tym sądem poradzić. Mówię to otwarcie, pomimo że wielokrotnie wzywałem pana Daszkiewicza i zresztą wodociągi też już rozmawiałem tutaj z panem Kasiakiem, że śmierdzi. No. Zrobiłem przegląd instalacji własnej, to jest nowy budynek, więc ona była wykonana zewnętrzna instalacja zgodnie ze sztuką budowlaną. Dalej śmierdzi. No więc cieszę się bardzo, że wodociągi przystąpią do ponownego pukania tych przepompowni, prawda, że nie będą dopuszczać do tego, że przepompowni nie będą się, przelewały, prawda. No to dobrze, ale trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak było? No przecież pan, firma WPU nie była bez kontroli. Przecież proszę Państwa, to przyjeżdżały kontrole, na to są dokumenty. Kontrole czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Sanepid, Dozór Techniczny, Urząd Marszałkowski. Przecież to było wszystko kontrolowane. Więc no jakoś te urządzenia przechodziły te kontrole. Więc proszę Państwa, no, tak to na dzisiaj wygląda. To są niemałe pieniądze, nas czekają dosyć duże wydatki, ale no, trzeba to po prostu zrobić, No, jest sytuacja, że jest taka, że z tej racji, że dzierżawimy te urządzenia wodociągom, no praktycznie nie będziemy mogli skorzystać ze środków unijnych, ponieważ myśmy już, ja to rozpoznałem tę sytuację. Nie moglibyśmy zakupić pompy, czy przepompownie, czy mieszadła, czy jakieś inne urządzenia, które się już użyły do czyszczalni ze środków unijnych w wyniku sporządzenia tego programu i tak dalej, wniosku, projektu, ponieważ przekazując te urządzenia wodociągom, moglibyśmy złamalibyśmy ustawę o no, uczciwej konkurencji. I w tym momencie dopłaty z Unii, które byśmy otrzymali, no niestety musielibyśmy oddać. W związku z tym czeka nas wydatek z budżetu gminy. W innych gminach, znaczy nie w innych, bo takich gmin jest niewiele. No, naszym przykładem jest Goleniów, gdzie ma gmina własną spółkę komunalną i ta spółka, no, czy gmina może sięgać po środki unijne, bo to jest w dalszym ciągu no, spółka 100% kapitału gminnego i nie ma potrzeby, nie ma problemu. Natomiast u nas jest ten problem, czyli podkreślam, trzeba będzie szukać pieniędzy i wydać pieniądze własne. Ale tutaj uważam, nie mamy wyjścia, musimy to zrobić, bo chyba nie chcemy doprowadzić. Zresztą u nas jeszcze koszty ścieków czy wody no, w porównaniu z innymi gminami nie są takie bardzo wysokie, bo są raczej średnie albo niskie. Słyszymy, czytamy, co się dzieje w niektórych gminach, jakie są prognozy, jak to będzie kosztowało. My tu rozmawialiśmy niedawno, no nie chcę mówić o gminie, ale gmina też dosyć prężna. Rozmawiałem, mówię tu z dyrektorem wodociągu i tam grozi, że te ścieki i ta woda, a szczególnie ścieki mogą kosztować, nie wiem, 15 zł, 20. Mamy już, jeśli mogę przerwać, takie gminy w naszym województwie, gdzie woda i ściek kosztują 60 zł za metr sześcienny.
I proszę, bardzo blisko nas. I ile? 60 zł. Gmina Białowę, proszę. Na przykład. Kołobrzeg. W ogóle cała Dolina Parcenta. Cała Dolina Parcenta. I proszę Państwa, my musimy jako, znaczy ja jako wójt, jako ale również Państwo radni, bo musimy o tym pamiętać, że nie chcemy chyba doprowadzić do takiej sytuacji, w związku z tym no, musimy znaleźć pieniądze, kupić z budżetu gminy, żeby nie przesuwać tego na kieszeń naszych mieszkańców. Na czym mi oczywiście chyba wszystkim nam zależy. Także to, co powiedział Pan Dyrektor Iwan, jest źle, ale nie jest tragicznie. Możemy z tego wyjść. Tych przepompowni, bo też tutaj pokazano tam, że tam na półce leżały te pompy tam wyeksploatowane, to była komisja, ja poznałem komisję z gminy i po prostu myśmy zrobili inwentaryzację, że te wszystkie pompy, które były, a sobie zużyły, zeksploatowały, to nie znaczy, że ktoś je ukradł, sprzedał, tylko one po prostu tam były. Myśmy to zjęli, wszystko zostało. Jeżeli chodzi o przepompownie czy pompy, przepompownie, to co widzieliśmy to na zdjęciach, że była jedna, powinny być dwie, nigdy nie było dwie. Proszę Państwa, nigdy nie było dwie. W momencie wtedy, kiedy, ja tego nie pamiętam, bo mnie tu nie było, ale kiedy Saga zakończyła wykonywanie, budowanie tego systemu kanalizacyjnego, nigdy tam nie było dwóch pomp, była jedna. No więc firma WKU robiła tak, robiła. Jak się pompa zepsuła, no to łatali ją, tam pan Wąsik, prawda, spawał, kleił, zapował, nie wiem co robił, no to wszystko chodziło. Dzisiaj, żebyśmy tak jak pan tu, jak słyszeliśmy, trzeba będzie te pompy kupić. Na dzisiaj jest najpilniejsze, to co już wydałem polecenia, żeby przygotować przetargi, bo bez przetargów się nie da. To trzeba przetargu, czyli trzeba, na dzisiaj wydałem polecenia, ogłoszenie przetargu na zabezpieczenie studni, bo to jest, mówię, nie może tak być, i zakup tych dwóch urządzeń do Miłowa i do Łądy, zestawów hydroforowych. I to jest najpilniejsze. Natomiast wszystko inne będziemy sukcesywnie tu w porozumieniu z przedsiębiorstwem realizować i uzupełniać. Natomiast ja mam pytanie takie do wodociągu, że tu chciałbym, żebyście panowie w sposób jednoznaczny określili, w jaki sposób będziecie powiadamiać o awariach, bo awarie były, będą, są, były i zawsze się będą zdarzały. Nie ma takiej opcji, żeby się nie było, bo chociaż żeby było jak najmniej. Chciałbym, żeby, proszę Państwa, no, tak jak to do tej pory było, że przede wszystkim natychmiast, czy w miarę możliwości szybko, do sołtysa, do urzędu gminy. Jeżeli te awarie są takie, zdarzyły się, jeżeli macie zamiar, wyłączać, bo przecież trzeba będzie robić remonty, więc trzeba też już wyłączyć, to jest planowe wyłączenia, no to oczywiście wcześniej, żeby to samo, sołtysi, urząd gminy, żebyś po prostu ogłoszenia... Tak jest, spółdzielnie, czyli wspólnoty mieszkaniowe. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. No muszą wiedzieć. Proszę Państwa, często się też...